Kochani, co roku gromadzimy się tutaj, w tym miejscu i co roku mamy to szczęście cieszyć się życzliwością i bractwa kurkowego, czy bractw kurkowych, ale pewnie i nie tylko. W tym roku są aż 4 armaty i żebyśmy precyzyjnie wiedzieli, co to jest za armata, to musimy skierować nasze zapytanie. Proszę powiedzieć, dlaczego widzimy 4 armaty, a jest 5? Będzie 5 strzałów. To jest sygnałówka kalibru 75. Kalibru 75. A tutaj mamy takie inne jeszcze. To są repliki armat i to są o kalibrze 25. 3 repliki armat 25. Oddadzą 3 strzały, tak? Czyli będziemy mieli w sumie 1., 3. i ostatnia. Czyli można się przygotowywać i pierwszą salwę, jak każdego roku, oddamy ku czci Matki Bożej, Królowej Polski. Do salwy honorowej. Ku czci Matki Bożej, Królowej Polski. Brawo! Okazuje się, że biały samochód Opel Astra został trafiony. Nie powiem, jakie numery rejestracyjne na parkingu. Teraz będą 3 te 25. I tę salwę chcemy ofiarować za wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny. Do salwy honorowej. O, 25, ale może. I następna. I jeszcze jedna, 25. Ku czci wszystkich poległych w obronie ojczyzny naszej. A teraz ku czci również gościa dzisiejszego dnia, księdza biskupa z Boliwii, księdza Krzysztofa, a także naszych biskupów, którzy łączą się z nami. Ksiądz biskup Wityński i pozostali. Jesteśmy bardzo wdzięczni bractwom za to, że każdego roku tego trudu się podejmujecie, aby przyjechać na tę chwilę. To trwa tylko chwilę, ale życie składa się z pięknych chwil. I to było piękne, za co dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wracamy z feretronem do bazyliki, a wszystkim życzymy bardzo miłego, udanego odpoczynku tutaj u Matki Bożej, cierpliwie słuchającej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.